dyrektorzy finansowi nie patrzą już w przyszłość w tak różowych okularach, jak to miało miejsce jeszcze rok temu. Ale warto podkreślić, że jednak optymiści przeważają nad pesymistami, więc trudno tutaj mówić, że dyrektorzy finansowi przewidują recesję. Raczej nazwałbym to spowolnieniem. Spowolnienie będzie wielopłaszczyznowe, ponieważ dyrektorzy finansowi uważają, że ich firmy będą poddane zarówno presji przychodowej, jak i presji kosztowej. Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące przychodów, to w ubiegłej edycji 3 na 5 dyrektorów finansowych twierdziło, że przychody ich firm będą rosły. W tej chwili to jest jedynie 2 dyrektorów na 5, których o to pytaliśmy. Dodatkowo ponad 50% twierdzi, że odczuwają coraz większą presję cenową. Jeśli do tego dołożymy to, że dyrektorzy finansowi zakładają, że będą musieli podnosić wynagrodzenia, to pojawia nam się presja kosztowa. W konsekwencji, o ile w ubiegłym roku blisko 50% dyrektorów finansowych sądziło, że rentowność ich firm wzrośnie, to w tej chwili ten odsetek spadł do mniej więcej 1/3. No i to oczywiście ma również konsekwencje dla innych obszarów, na przykład dla inwestycji. Jeśli chodzi o inwestycje, no to tutaj zdecydowanie mówi się wśród dyrektorów finansowych, co widać w naszej ankiecie, iż inwestycje nadal będą, ale będą one w ograniczonym zakresie. Nie będzie takiej dynamiki inwestycji. Ta dynamika została osiągnięta w poprzednich latach, wydaje się, i teraz będzie kontynuacja, nie będzie aż tyle nowych. I tutaj znowu, jest to kontynuacja inwestycji, z którymi mamy do czynienia, które są realizowane, no i one muszą być najpierw wypełnione. Jest to ograniczona pewna zdolność tak naprawdę do operacyjnego funkcjonowania, do rozpoczynania nowych inwestycji. Z drugiej strony znowu niepewność gospodarcza i polityczna. Ma tutaj wpływ alokacja funduszy europejskich do przedsiębiorstw, do gospodarki. Pewne opóźnienie, przedłużający się okres tak naprawdę wyczekiwania i opóźnienia w decyzjach co do alokacji funduszy. Natomiast zdecydowanie możemy zaobserwować, że w raporcie nie widzimy odwrotu o 180 stopni. Tak jak w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z chóro optymizmem, to teraz mocno negatywny przekaz. Takiej sytuacji zdecydowanie nie obserwujemy. Jest to bardziej uspokojenie i kontynuacja trendu. Tak odczytujemy ten raport.